Dla Barcelony zwycięstwo nad Atletico było wręcz symboliczne. Nie tylko dlatego, że dawało jej 23 tytuł mistrza Hiszpanii, ale ze względu na to, co działo się w ubiegłym sezonie. Jak pamiętamy, to Atletico Madryt pozbawiło Barcelony szans w Lidze Mistrzów i to już w ćwierćfinale, do czego Barca nie przywykła, bo przecież normalnie w ostatnich latach dociera co najmniej do najlepszej czwórki. A potem jeszcze przyjechało to samo Atletico na Camp Nou i w bezpośrednim meczu o mistrzostwo zdołało osiągnąć remis, który pogrążył Barcelonę i zanotowała pierwszy od 2008 roku sezon bez trofeum. Także ten wyjazd na Calderon niedzielny nie mógł być dla Barcelony łatwy, ale sprostała wyzwaniu, jak zwykle najlepszy na boisku i jak zwykle robiący różnicę był Leo Messi, zresztą kapitan Atletico Gavi powiedział znów najlepszy, a najlepszy jest Messi. I to była i to jest właściwie kwintesencja całego tego sezonu Barcelony, bardzo dobrego sezonu, w którym Luis Suarez wspiął się na swoje wyżyny, przychodząc z Liverpoolu za 81 milionów, w którym Neymar zrobił ogromny krok do przodu, w którym Luis Enrique nauczył drużynę gry z kontrataku, nauczył drużynę bronić, nauczył drużynę wykorzystywać stałe fragmenty gry. Ale mimo wszystko, bez tego Leo Messiego, to co się dzieje, nie miałoby miejsca. To Leo Messi zaprowadził, czy przywrócił Barcelonę na tron w Hiszpanii. No jak pamiętamy, zostały Barcelonie jeszcze dwa bardzo znaczące finały. Pierwszy w finale Pucharu Króla, a drugi w finale Ligi Mistrzów. Jeśli te dwa mecze Barcelona wygra, to być może powtórzy ten fenomenalny 2009 rok, kiedy zdobyła 6 trofeów.